kiedyś Pan, kiedyś Pan powróci znów, powróci znów. Gdy kiedyś Pan powróci znów. Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, ale na ziemi sądeckiej. Bardziej chyba lepiej dzisiaj już powiedzieć spotkanie mega Kościoła, bo pochodzicie naprawdę z różnych miejsc, miast w Polsce. Także przyjechaliście z zagranicy. Gwoli wyjaśnienia tym, którzy może trochę rzadziej nas słuchają. Tutaj trwa już praktycznie trzeci turnus takich obozów tygodniowych grup biblijnych. Dzisiaj jest nas trochę więcej, bo ci z pierwszego i z drugiego turnusu przyjechali na czwarty chyba, no już nie wiem. Także w każdym razie naprawdę dobrze nam jest tutaj, dobrze jest przebywać razem z braćmi i siostrami. To jest coś cudownego, coś niezwykłego. Dzisiaj trzeci turnus się rozjeżdża. Jeszcze przed nami, oprócz tego znaku, na który Was zapraszamy, czyli spożywania chleba i wina, na pamiątkę tego, co Jezus uczynił dla Ciebie, dla mnie i dla wszystkich ludzi. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli każdego człowieka, najgorszego grzesznika, najbardziej prawego człowieka. Wszyscy przed Nim jesteśmy grzeszni. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał Jezusa Chrystusa, aby umarł za Ciebie. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. Bóg nie chce, żebyś poszedł do piekła. Ale jeśli zlekceważysz Jego prezent dla Ciebie, On dał swojego Syna za Ciebie, za mnie, aby umarł. Byś Ty nie musiał umierać. Jeśli to zlekceważysz, zginiesz, pójdziesz do piekła. To jest część dobrej nowiny. Zła nowina o naszym grzechu. Z powodu grzechu zasługujemy na piekło. Nie ma żadnej innej kary. Jest tylko jedna. Wieczne oddzielenie od Boga. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał. Gdyby inaczej można było wyjść spod kary piekła z powodu grzechu, to Jezus nie przychodziłby na ziemię, a przede wszystkim nie umarłby na krzyżu za Ciebie i za mnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, to jest do Ciebie skierowane. To jest oferta do Ciebie. To jest prezent, który Bóg Ojciec dał dla Ciebie w postaci Jezusa Chrystusa, swego jednorodzonego Syna, który umarł za Ciebie, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiaj będziemy właśnie tę prawdę
ogłaszać światu, przeżywać ze sobą właśnie w znaku łamania chleba i spożywania wina na pamiątkę tego. Przy okazji tego znaku będziesz mógł rozpoznać, czy jesteś w kościele Jezusa Chrystusa, czy jesteś w kościele diabła, bo ten znak ma bardzo konkretne cechy i ma cel. Sprawdź, czy w twoim kościele ten znak łamania chleba i picia wina ma te cechy, które Bóg w niego włożył i czy ma ten sam cel. Będziesz wtedy wiedział, czy jesteś w kościele Jezusa Chrystusa, czy w kościele diabła. To wykaże, że nie ma tu stanów pośrednich, jeśli chodzi o powiedzmy religię czy kościoły. Albo jest to kościół Jezusa Chrystusa, albo jest to świątynia demonów. Za chwilę się o tym przekonamy, czytając Słowo Boże. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem, żebyśmy teraz, was zachęcam tam gdzieś daleko, nie jesteście z nami, ale możemy się razem modlić, możemy się zwracać przez Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. On otworzył drogę dla każdego, kto skorzystał z tego, co on zrobił na krzyżu. Ta droga już jest otwarta. Jeśli zawołałeś do Jezusa w modlitwie ze szczerego serca, Jezu zbaw mnie, Jezu ratuj, bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem. Niech Twoja krew obmyje mnie na zawsze z moich grzechów, zarówno przeszłych, jak i przyszłych. To już dla Ciebie otwarta jest prosta droga przed tron łaski. Możesz zwracać się do Boga ze swoimi prośbami i dziękczynieniami. On tego chce. Każdy rodzic wie, jak chce kontaktu ze swoimi dziećmi. Niestety, ziemscy rodzice często nie mają czasu, bo inne rzeczy, praca i tak dalej. Bóg nigdy nie powie, że nie ma dla ciebie czasu. Bóg ma taką wspaniałą zdolność, że może słuchać ciebie tak, jakbyś był jedyny na świecie, z taką uwagą i koncentracją. Wykorzystajmy teraz te kilka minut, żeby mu podziękować za to, że posłał Jezusa Chrystusa, abym ja i ty miał już życie wieczne, ale byśmy mieli też sens tu na ziemi, by uratować jeszcze jednego, by pójść z Ewangelią tam, gdzie Jezus nas pośle i ogłosić tym, którzy jeszcze czekają. Módlmy się teraz, za chwilę wrócimy do omówienia tego znaku, jaki Jezus Chrystus dał swojemu prawdziwemu Kościołowi.
się przyśpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanią braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanią braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Wracamy do tekstu testamentu, który Jezus Chrystus zostawił w formie spisanej, żebyśmy wiedzieli, czego od nas chce, jak mamy żyć, jak mamy rozumieć Jego misję i jak mamy przekazywać ją następnym i pokoleniom, i następnym ludziom, którzy w naszym pokoleniu jeszcze jej nie słyszeli. Otwórzmy nasze Biblię na pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, przeczytamy wersety 23 do 26, by znaleźć pełny opis tego, co Kościół ma wspominać, tego, co Kościół ma robić w tym drugim znaku, jaki Jezus dał Kościołowi. Bo pierwszy znak to chrzest, to zanurzenie w wodzie na znak tego, że wcześniej, wzywając Jezusa Chrystusa, Jezus, baw mnie, zostałeś zanurzony w Jego śmierć i zmartwychwstanie, czyli zostałeś utożsamiony z Jego ofiarą na krzyżu. Od tego momentu, kiedy Bóg Ojciec patrzy na ciebie grzesznika, to widzi krew Jezusa Chrystusa, która całkowicie obmyła cię od grzechów. To właśnie obrazuje chrzest. Będziemy dzisiaj też i ten znak sprawować później na kilkorgu z naszych braci i sióstr. Drugi znak jest już znakiem, który powtarzamy, który Kościół sprawuje co jakiś czas. Biblia nie mówi co jaki. Niektórzy chcieliby codziennie, niektórzy co tydzień, niektórzy co miesiąc, raz w roku i tak dalej. Biblia nie mówi jak często. Dlatego w naszym Kościele jest to nieregularne. Nie wiesz kiedy, nie? Ja też. Ale od czasu do czasu przychodzi nam taka myśl, że warto by i w ten sposób pokazać, co zrobił Jezus Chrystus dla świata, bo ten znak temu służy. Proszę, przeczytajmy jego opis z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział 23-26. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Amen. Widzimy tu przynajmniej trzy takie cechy tego znaku. Po pierwsze, jest to ogłoszenie światu nowego przymierza. Czyli jeśli jakiś kościół, jakaś grupa religijna łączy stare przymierze z Jezusem Chrystusem, czyli mówi, zbawienie jest na przykład za zachowywanie soboty, piątku, wtorku czy całego tygodnia. Albo jak jesz na przykład wieprzowinę, to pójdziesz do piekła, aż się świński ogon za tobą dymić będzie. Nie? Jeśli głoszą coś takiego, to ten znak, nawet jakby realizowali, to nie jest to nowe przymierze. To jest mieszanka. Czyli w rzeczywistości to jest stare przymierze. Bo nowe przymierze to jest coś całkowicie nowego. Sama nazwa wskazuje. Stare przymierze. Ono opisuje taką tendencję w nas, żeby przyjść do Boga na podstawie naszych własnych zasług. Czyli nie będę klął, to pójdę do nieba. Owszem, gdybyś potrafił całe swoje życie od narodzenia do śmierci przeżyć bezgrzesznie,
nigdy nie zgrzeszyć, nie złamać żadnego przykazania, które Bóg dał. Nie tylko w czynie, ale nawet w myśli. Tak jest poprzeczka postawiona. Wtedy tak poszedłbyś do nieba ze względu na swoją świętość. Jesteś taki? Jeśli by nawet przyszła komuś do głowy taka głupia myśl, że taki jest, to Słowo Boże jasno mówi: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Dlatego każdy, kto mówi, że żeby się dostać do nieba, trzeba zachować takie lub śmakie przykazanie, jest kłamcą w kontekście Nowego Przymierza. Jeśli by to się działo 3000 lat temu, to jeszcze by się dało to w jakiś sposób obronić tego człowieka, bo nie wiedział, bo tylko tyle objawienia było w tamtym czasie. Choć już wtedy, jakby czytał od początku, jakby przeczytał Księgę Rodzaju, to już by wiedział, w jaki sposób to ukąszenie grzechu zostanie zgładzone. Pamiętacie? Ja zmiażdżę mu głowę. On mnie tam rzeczywiście ukąsi. Ale ja zmiażdżę mu głowę. To już jest zapowiedź w Księdze Rodzaju. Nie? Także nawet Żydzi starotestamentowi wiedzieli, że jeszcze coś będzie później. Że to jeszcze nie jest koniec. Nie? Ale dzisiaj tu już w ogóle nic nie mamy na swoją obronę. Jeśli głosimy przyjście do Boga przez własne uczynki, to robią wszystkie religie. Mówią: zrób to, nie rób tego. Złóż taką ofiarę. Nie, my jeszcze lepszą złożymy. I wtedy to już na pewno jesteś bliżej czyśćca. To są ewangelie religii. O dupę obić to wszystko. To są kłamstwa. Nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus doskonale zmył grzech świata raz na zawsze. Zaraz będziemy o tym jeszcze więcej czytali. Druga cecha tego. Jasno jest to sformułowane. Na pamiątkę. Czyli na wspomnienie. A nie na uobecnienie, czy nie na powtórzenie. Jeśli twój Kościół twierdzi, że powtarza za grzechy świata ofiarę Jezusa, czyli kapłan jeden czy drugi, czy nawet cała banda biskupów, czyli zdradziecki episkopat polski, który nas sprzedaje każdego dnia, albo ruskim, albo Niemcom w postaci przyjmowania nachodźców, by się zebrał, zjedliby 1000 kotletów i się nadeli, to i tak nie powtórzą tego znaku. Ani go nie uobecnią, że on się teraz, ofiara Jezusa, dzieje. Ani nie powtórzą ofiary Jezusa Chrystusa. Ani jej nie uobecnią w żaden sposób swoimi brudnymi łapskami. To już wiecie. Bo ofiara Chrystusa jest jedna na całą historię wszechświata. Jezus Chrystus raz na zawsze umarł 2000 lat temu za nasze grzechy. Jeśli twój Kościół opowiada kucypały, że se tam coś uobecnia, albo i powtarza za grzechy świata, jest religią szatańską, nie Jezusa Chrystusa. To wiedz, kiedy drugi raz będziesz się wybierał do tej synagogi szatana. Kolejny znak, który sprawdź, czy istnieje w twoim kościele. Zobacz werset 26. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To jest zakres, jaki sam Jezus Chrystus dał dla tego znaku. Aż przyjdzie. Aż przyjdę. Aż powtórnie przyjdę. Czyli kiedy my mówimy światu o śmierci Jezusa za nasze grzechy, czyli głosimy Ewangelię, nie musisz iść do piekła. Powiedz tak Jezusowi, a będziesz zbawiony. Jednocześnie mówimy: Jezus Chrystus przyjdzie. Jezus Chrystus powiedział, że wróci i zabierze nas. To jest Jego obietnica. Czy twój Kościół to głosi? Czy kiedy łamie chleb i pije wino, jednocześnie wyraża pragnienie, które wyraża ostatnia księga Biblii. Panie Jezu, przyjdź. To woła prawdziwy Kościół. Na to prawdziwy Kościół czeka. Czy ty czekasz? Czy twój Kościół czeka? Masz kolejny sprawdzian. Czy jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa?
czy w jakiejś diabelskiej sekcie. Pozdrawiam. A teraz przejdziemy do szczegółowej analizy kilku tekstów biblijnych, na których opieram to, co powiedziałem o jedynej ofierze Jezusa Chrystusa. Oto list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Przeczytajmy wersety 11, 12 i potem podsumowanie 17 i 18. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Dodaje, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma już ofiary za grzech. Jeśli w Twoim Kościele jest ofiara za grzech, dalej sprawowana, to już wiesz, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To jest proste. Kościół Jezusa Chrystusa głosi, że Chrystus raz na zawsze umarł za nasze grzechy i ta ofiara jest ofiarą doskonałą. Nic nie można do niej dołożyć, nie można jej powtórzyć, nie można jej uobecnić. Ona zaistniała raz w historii, a skutki są na całą wieczność. To jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Reszta to diabelskie podróby. Jak chcesz, bądź w tym, to jest Twój wybór, szanujemy Go, ale Bóg Cię osądzi, nie my. I to, co czytaliśmy o kapłanach wszelkich religii, które składają ofiary za grzech. Codziennie to robią. Tak, to może nawet pięknie wyglądać. To mogą tysiące ludzi w tym uczestniczyć. To mogą być piękne oprawy muzyczne, liturgiczne, dymiące, rewia mody. Nie? Wszystko może być. Ale wszystko to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o obmycie Cię z grzechów. Bo to robi tylko krew Jezusa Chrystusa. Kiedy Ty osobiście, bez żadnych pośredników, ponieważ między Tobą a Ojcem nie ma żadnego innego pośrednika, tylko Jezus Chrystus. Do Niego musisz zawołać. Panie Jezu, zbaw mnie. Panie Jezu, uratuj mnie. Dopiero wtedy wchodzisz w skutki tego, co się stało 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Czytajmy dalej. 1 Koryntian, 10 rozdział. Tu coś przyjemnego, nie? Coś, co jest zarezerwowane tylko dla chrześcijan, czyli tych, którzy zawołali w ten sposób do Jezusa Chrystusa i coś, czego mam nadzieję, że na tych kolejnych turnusach obozu mega kościoła mogliście doświadczać w całej pełni. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Przeczytaliśmy większy fragment wywodu, który przedstawia Koryntianom apostoł Paweł. Ja skupię się najpierw na tej pozytywnej dla chrześcijan nowinie, czyli na wersecie 17. Możesz jeszcze raz, Tymek, przeczytać? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tak, ten symbol. Dlatego łamiemy chleb i podajemy sobie nawzajem, że z jednego chleba każdy z nas spożywa. To jest symbol jedności, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. To jest symbol jedności prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy my jesteśmy w stanie wytworzyć tę jedność przez na przykład opracowanie wyznania wiary, katechizmu, przez zorganizowanie 100 wykładów i 5 semestrów czy 20 semestrów w seminarium jakimś, czy w szkole biblijnej, uniwersytecie i tak dalej.
chociażbym zjadł 1000 kotletów i tak dalej. Ja teraz schudłem ostatnio, czyli widać, że nie jem aż tyle. To jest najlepsza metoda w tej kwestii, bo niektórzy pytają, czy już mam raka, tak się bardzo cieszą z nadzieją. Nie wiem, może i mam, ale Bóg to wie. No, MZ to jest taka tajemnica tego akurat zjawiska. To, że jednymi ustami możemy wielbić Boga, chociaż jeszcze 10 minut temu czy 5 minut temu nie znaliśmy się. Takie przypadki tu były. Wspominamy Kasię z Kanady, która przyjechała tutaj i od razu na warsztatach biblijnych tu z nami była, a myśmy jej w ogóle nie widzieli wcześniej. A ona wiedziała, że trafiła do swojej rodziny. I myśmy wiedzieli, że to jest nasza siostra i tak dalej. I tego samego w mniejszym lub większym stopniu, czyli bardziej dynamicznie lub troszeczkę rozłożone w czasie, doświadczaliśmy tutaj każdego dnia. Chociaż zmieniali się ludzie, to atmosfera była cały czas ta sama. Radość, chęć chwalenia Boga. Było to samo, choć ludzie się zmieniali. To nie sprawiliśmy my, to nie sprawiły nasze materiały, mówię, katechizmy, wyznania wiary, chociaż ich tam nie za bardzo mamy. Nie? To sprawia Duch Jezusa Chrystusa. Jeśli zawołasz do Jezusa Chrystusa, w tym momencie zamieszkuje w tobie Duch Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktokolwiek, jeśli ty posłyszysz Jego głos i drzwi otworzysz, Jezus mówi, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzą, a On ze mną. To Duch Jezusa Chrystusa zamieszkuje w tym momencie w tobie. Ten sam Duch w wielu ludziach sprawia, że jednymi ustami możemy wielbić Boga. To jest to doświadczenie jedności. Ten znak łamania tego samego chleba i rozdawania, że spożywamy z jednego chleba, oczywiście znaczy, że to ciało Jezusa Chrystusa zostało złamane za nasze grzechy, ale też apostoł Paweł mówi, że to jest znak, że stanowimy jedno ciało. I nie jest to twór ludzki. Nie da się tego też zniszczyć ludzkimi sposobami. Dlatego jesteśmy spokojni. Każdy, kto ma Ducha Chrystusowego, rozpoznaje prawdę Jego słowa, rozpoznaje swoich prawdziwych braci i swoje siostry. To jest wielka broń Kościoła. Wunderwaffe. Dzisiaj będzie chrzest jednego z naszych braci ze strefy, powiedzmy, niemieckojęzycznej. Także mogę sobie już pozwolić. Przynajmniej, Florian, będziesz coś dobrze rozumiał, nie? Gdzie jest Florian? Za niebem. Ojej, chory jest. Ale mam nadzieję, że nas oglądasz. To będzie zrozumiałe, chociaż może skojarzenia nie są najlepsze. Będziemy się uczyć po trochu niemieckiego. Angielski już trochę opanowaliśmy, czyli z naszymi braćmi anglojęzycznymi, no to tam w miarę już jakoś szprechamy, a teraz mamy też braci niemieckojęzycznych. No i weź tu teraz poradź, no musimy się uczyć niemieckiego. Dobrze, damy radę. Druga część tego fragmentu z 10 rozdziału rzeczywiście już nie jest przyjemna. Pokazuje ciężką prawdę do zrozumienia i zaakceptowania. Przeczytajmy jeszcze od 19 do 21 wersetu. Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Pierwsze zastosowanie tego tekstu oczywiście dotyczy współczesnych świątyń pogańskich, które były wtedy na całym świecie, zarówno w najbliższym otoczeniu Izraela. Tu akurat mamy na ziemi Greków. Nie? Mamy świątynie pogańskie, mamy przeróżne ofiary składane przeróżnym bogom. Nie? To jest rzeczywistość. I część chrześcijan miała wtedy taką myśl, no zaraz, ale jakbyśmy tak spróbowali no pójść tam do świątyni Zeusa i tam no, byśmy razem z nimi, czy oni by się tak nie poczuli, że tak powiem, docenieni przez nas? Czy nie łatwiej byłoby
nam im powiedzieć Ewangelię o Jezusie Chrystusie, gdybyśmy razem z nimi odbyli ich tam rytuał ku czci Zeusowi? Tak zaczęli kombinować. A inni mówili, którzy byli do tej pory w świątyni jakiegoś Apolla, czy kogoś tam jeszcze. No tak, przecież to, że jestem pisarzem miejskim, zawdzięczam temu, że czczę Apolla. Przecież, no wiadomo, Apolla nie ma, ale ludzie są na stanowiskach. No i przecież jak ja bym powiedział teraz, że ja już nie czczę tamtego Apollina, czy Zeusa, czy jeszcze tam weź innego Hermesa, albo Bachusa, ci też byli tacy, to lubili sobie. Oni tak śpiewali później w Grecję, idziemy i tak dalej, ale to jak już kończyła się ta ofiara ichniejsza, nie? To kiedy indziej, że tak powiem, to przecież mnie wyrzucą z urzędu. To może ja tak będę w sobotę wieczór tam po cichu dalej chodził, a tu tak rano w niedzielę przyjdę do chrześcijan, nikt się nie dowie i będzie git, nie? Tak sobie niektórzy kombinowali. No analogie oczywiście, że są wielkie. Apostoł Paweł mówi, w rzeczywistości oddajesz cześć demonom. Każde składanie ofiar za grzechy jest ofiarą składaną demonom. I teraz zobaczcie początek listu do Galacjan, kiedy apostoł Paweł wchodzi w konflikt z ludźmi, którzy zaczęli do chrześcijaństwa, do chrześcijan, których on przyprowadził do Jezusa Chrystusa, wprowadzać zatrutą naukę łączenia religii żydowskiej i chrześcijaństwa, religii rytuału i nowego przymierza w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty. I mówi do nich, jeśli by nawet anioł z nieba, jeśli by we mnie coś się przewróciło we łbie i bym przyszedł do was i zwiastował wam inną Ewangelię, inną od tej, którą wam zwiastowałem, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy raz na zawsze, to niech ten ktoś będzie przeklęty. To sobie sprawdźcie. W pierwszym rozdziale listu do Galacjan dwukrotnie jest to powiedziane. Czy dzisiaj, kiedy rzeczywiście nie ma już Zeusów tak często, chociaż gdzieś tam pewnie i są, dzisiaj takie neopogańskie religie są modne i tak dalej, to przecież jest nawiązanie do tego. Czy kiedyś w jakiejś świątyni składa się dzisiaj ofiarę za grzech i mówi się ludziom, że do zbawienia nie wystarczy to, co zrobił Jezus Chrystus, tylko trzeba jeszcze jakichś tajemnych znaków, sakrament to jest tajemny znak, potrzeba jakichś dobrych uczynków, potrzeba pośrednictwa świętych, kościoła, czy nie wiadomo tam czego jeszcze. Czy to nie jest tożsame z tą fałszywą religią, o której tu mówi Paweł i przestrzega, mówiąc, nie chcę, żebyście byli uczestnikami kultu demonów i jednocześnie brali udział w świadczeniu o tym, że jesteście chrześcijanami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Dlatego mówimy, że chrześcijanin nie może iść na katolicką mszę. Bo to jest w rzeczywistości głoszenie innej ofiary za grzechy i innej Ewangelii. To jest synagoga szatana. Już dzisiaj wielu katolików dzięki papieżowi Franciszkowi, i tu jeszcze moglibyśmy kilka jakichś takich ładnych podziękowań za papieża Franciszka powiedzieć, bo on otworzył oczy wielu z was. On otworzy oczy jeszcze wielu z was. Na Twitterze podałem zdjęcie z Irlandii z końca lat 70., gdzie są tłumy na ulicy i dzisiaj, kiedy tam papież przejeżdża, jest pustka. Jeden z naszych widzów podał takie zdjęcie, właśnie widz z Irlandii. Możecie sobie zobaczyć. Ludzie już widzą. To jest synagoga szatana. To jest co najmniej komunista, a może i agent piekieł budujący rząd światowy i jedną światową religię. Dzisiaj coraz więcej katolików nie ma wątpliwości, że tak jest. W tym momencie chrześcijanie, którzy uprawiają ekumenizm, są jednymi z większych zwodzicieli
W tym momencie, kiedy jest czas otwierania się oczu katolików, jest część chrześcijan, którzy zaparli się Jezusa Chrystusa i idą ręka w rękę z Rzymem. Nie my sądzić was będziemy, ale sam Bóg. To jest jasno opisane. To dotyczy też chrześcijan. Tak, będziecie zbawieni, bo fundament jest założony. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, możecie sobie rozwinąć tę myśl. Jeśli ktoś zawoła do Jezusa Chrystusa, cokolwiek by zrobił później w przyszłości, już do Niego na zawsze należy. Jeśli szczerze to zrobił, to należy do Chrystusa. Nikt i nic nie może go wyrwać z Bożej ręki. Fundament został założony, a tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Ale bacz, jak na tym fundamencie budujesz? Czy z posłuszeństwa Bogu, tam jest ze złota, srebra i z drogich kamieni? Czy budujesz sławujkę ze starych desek, ze słomy i z jakiegoś gnoju? To Bóg osądzi. To spłonie. Bóg jest ogniem trawiącym. Ten fundament pozostanie. Tego zbawiony będzie. Jest mowa o tym człowieku, który nawrócił się prawdziwie, jest chrześcijaninem, ale pogubił się w swoim życiu, wybrał grzech, kompromis, różne takie inne rzeczy. Ta jego sławujka zostanie zdmuchnięta. Po prostu zniknie. Będziesz w niebie, ale nie będziesz miał żadnej nagrody. A chrześcijanin, który trwa w Jezusie Chrystusie, czyli buduje ze srebra, złota i z drogich kamieni, będzie zbawiony i otrzyma nagrodę. Tak jak apostoł Paweł. Pamiętacie, jak został przywitany w niebie? A teraz sam Jezus czeka, żeby włożyć, zobaczcie sobie drugi list do Tymoteusza, aby włożyć mi wieniec laurowy na skroń. To jest piękny obraz dla każdego, kto kocha Jezusa Chrystusa. Czy chcesz być tak powitany w niebie? Czy spieszy ci się do takiego spotkania z Jezusem Chrystusem? Ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. W liście do Koryntian najwięcej tu widać, Paweł poświęcił tu czasu temu, żeby pokazać, jak w dobry sposób ten znak łamania chleba i picia wina sprawować. Jest jeszcze ostrzeżenie na temat już nie tego kompromisu z demonami, ze synagogą szatana, ale z własnym grzechem. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 28-31. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Dzięki. Na czym polega ten sąd, o którym apostoł Paweł tutaj mówi? Z jednej strony mówi, żeby każdy sam siebie osądzał, sam siebie sprawdzał, inaczej mówiąc, czy trwa w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, czy też w jakiś sposób poszedł na manowce, w grzech i tak dalej. Jeśli sam się osądzisz, to Bóg cię sądził nie będzie. Ale jeśli sam nie odrzucisz grzechu, każdy chrześcijanin mocą Ducha Świętego może to w każdej chwili zrobić, to co się stanie? Na czym będzie polegał ten sąd? Zobaczcie, werset 29. Sąd własny je i pije. I 30 werset. Dlatego jest tu związek bezpośrednio przyczynowo-skutkowy. Absolutnie nie chodzi tutaj o żadne wieczne sprawy. Chodzi o to, co się dzieje tu i teraz na ziemi. Czyli Bóg grzesznych chrześcijan, tych, którzy wybierają nieposłuszeństwo, w liście do Hebrajczyków jest to opisane szerzej, karci tak jak ojciec dziecko, bo go kocha. Dlatego nie pozwala mu iść na manowce, tylko podejmuje działanie ratunkowe. I tym działaniem ratunkowym, co jest w tym fragmencie? Jest między wami wielu chorych i słabych, czyli choroba i różne słabości, dolegliwości, a niemało zasnęło. To jest śmierć fizyczna. Przykład takiej śmierci fizycznej w wyniku grzechu chrześcijanina, nie śmierci duchowej, nie śmierci wiecznej, podkreślam, bo to jest niemożliwe dla chrześcijanina, tylko śmierci fizycznej, ta dla każdego z nas jest, tylko że albo przeżyjemy, jak to się mówi, tyle, ile nam pisane,
czyli przeżyjemy do starości, czy do takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli ofertę czy możliwość oddania życia dla Jezusa Chrystusa, tak czy siak oznacza to do śmierci, tylko chodzi o coś przedwczesnego. Choroby, nie chcę powiedzieć, że każda choroba jest wynikiem naszego grzechu. Nie, ale że część chorób tak, część naszych dolegliwości, słabości jest wynikiem naszego grzechu, a niekiedy taki człowiek może wcześniej zejść. Niemało zasnęło. To jest ten sąd. To jest sąd, który Bóg dzisiaj realizuje, egzekwuje wobec swoich dzieci. Tak jak każdy ojciec, który kocha swoje dzieci, egzekwuje sprawiedliwość, egzekwuje to, by porzucały bunt czy grzech. To samo robi wobec nas Bóg. Gdybyśmy sami siebie osądzali, czyli sami się odwracali od grzechu, ten sąd na nas by nie spadał. Czyli nie mielibyśmy tych chorób, tych słabości czy śmierci fizycznej, która jest spowodowana naszym grzechem. Jeszcze raz podkreślam, żeby ci z was, którzy są chorzy, nie myśleli, że to oznacza, że jesteście grzeszni. Sam apostoł Paweł, pamiętacie, miał jakąś dolegliwość, nazwał ją cierniem czy ościeniem wbitym w jego bok. Coś go bolało. I on kilkukrotnie, trzykrotnie, o ile dobrze pamiętam, prosił Boga, żeby odjął od niego tę chorobę, tę dolegliwość. A Bóg nie odejmował. Bóg nie dawał uzdrowienia. Bóg w końcu powiedział, pamiętacie co? Dość masz, gdy masz moją łaskę. Dasz radę. To jest po to ci dane, by twój charakter się kształtował, byś nie popadł w pychę i tak dalej. Także to jest złożone zagadnienie, tylko krótko je przedstawiam. Że chrześcijanie, którzy biorą udział w tym znaku łamania chleba i picia wina na pamiątkę tego, co zrobił 2000 lat temu dla nas Jezus Chrystus, powinni rzeczywiście mieć świadomość. Jednocześnie głoszę swoje posłuszeństwo Bogu. Trwanie w społeczności z Jezusem Chrystusem. To też głoszę. Lepiej tego nie robić obłudnie. Jeśli nie masz do tego przekonania, nie bierz udziału w tym znaku. To jest jasne. Przejdę do ostatniej cechy tego znaku, o której już mówiłem. Aż przyjdę. Zobaczmy, co robi, czym zajmuje się, na co czeka prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Zobaczmy go w akcji, w ostatniej księdze Biblii, 22 rozdział Księgi Apokalipsy. Werset 17 i 20. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. To mówi Kościół dzisiaj, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, Jemu samemu. Oblubienica to Kościół, a Duch w nas i oblubienica, czyli my, Kościół Jezusa Chrystusa, mówią przyjdź. To jest prawdziwe pragnienie Kościoła. Na to czeka biblijny Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że często przez jakiś, chciałem tak troszeczkę powiedzieć gorzej, ale powiedzieć naszych przyjaciół inaczej, powiem językiem Gazety Wyborczej, jesteśmy potępiani za to, że mówimy, że Jezus Chrystus powróci. I oni mówią, że są chrześcijanami. Oni mówią, że należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. Oni na mszyczkę latają co tydzień. Albo i częściej. A nas potępiają za to, że mówimy, że Jezus Chrystus wróci. Że czekamy na Jego powrót. Że wołamy, Panie Jezu, przyjdź. Co można powiedzieć o takim Kościele, który produkuje taką herezję, że nie czeka na powrót Jezusa Chrystusa? Czy to jest jego kościół? Nie, to jest synagoga szatana. Ale Jezus też dał pewne zadanie kościołowi. Czekamy na jego powrót, ale w międzyczasie mamy coś zrobić.
Apostoł Paweł, kiedy mówił o swoim spotkaniu z Chrystusem, mówi, no nie wiem, co wybrać. To mówi, jeśli mam tu zostać, to po coś ważnego ze względu na was. I zobaczcie, jakie to jest spójne z tym, jak Jezus pożegnał swoich apostołów w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, od 18 wersetu przeczytajmy. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Coś wam to przypomina? Mówię o zakończeniu. Tam ten znak łamania chleba i picia wina na pamiątkę tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Do kiedy Kościół ma głosić? Do kiedy Kościół ma sprawować? Aż przyjdę. To Jezus Chrystus jasno mówi. Tutaj, kiedy znowu mówi o tym, że ten porządek się kiedyś skończy. Jestem z wami aż do skończenia tego porządku, można powiedzieć. Aż do skończenia ery Kościoła. Tak to już jako interpretację to podaje. Mówi, w międzyczasie, czekając na mój powrót, co macie robić? Macie iść na cały świat, głosić Ewangelię i przez to czynić uczniów. Każdy, kto odpowie na Ewangelię o darmowym zbawieniu, staje się uczniem Jezusa Chrystusa. Ale nie mamy tych ludzi porzucić, zostawić i niech tam bez opieki sobie dalej radzą. Nie. Mamy ich gromadzić w kościoły, gdzie dwóch lub trzech. Dlatego tak startują nasze grupy biblijne. Już dwóch wystarczy i grupa biblijna jest. I dalej mamy sobie nawzajem pomagać, by żyć w praktyce wszystkim, nie częścią nauki Jezusa, tylko wszystkim, co Jezus nam przykazał. To jest zadanie prawdziwego Kościoła. Oczywiście, tych, którzy uwierzą, mamy też chrzcić, czyli zanurzać w wodzie. Z innych fragmentów wiemy tu, nie jest to opisane, ale pamiętamy na przykład, kiedy Filip głosił Ewangelię, to zaraz potem ten, któremu głosił Ewangelię, ten bogaty dworzanin królowej z południa, mówi, zobacz, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został zanurzony? I Filip mu odpowiada. Jeśli wierzysz z całego serca, oczywiście w Jezusa Chrystusa, możesz. Zatrzymali wóz, weszli do wody i pokropił go. A ten zapaka... Tak to było? Nie. Jak to było, to zobaczcie na naszych filmach, to bardzo często pokazujemy, jak wygląda biblijny chrzest. Czy twój Kościół to robi? Jeśli nie, nie jest Kościołem posłusznym Jezusowi Chrystusowi. Szukaj takiego, który jest. To jest twoje zadanie. To jest twoja odpowiedzialność. A teraz, mając to wszystko w pamięci, przejdziemy do tego znaku. Mamy jeden chleb, który symbolizuje to, co się stało na krzyżu. Że ciało Jezusa zostało strasznie zdruzgotane, zabite, złamane za nasze grzechy. To jest jasny sygnał, że nasz grzech to nie jest coś, wiecie, co dziadek mróz nam przymknie oko, bo trochę se drzemnął. Nasz grzech to jest coś obrzydliwego przed Bogiem. Bo inaczej Chrystus nie cierpiałby w ten sposób. To gniew Ojca spadł na Syna, niewinnego. A wyobraź sobie siebie, gdyby ten sam gniew miał spaść na ciebie, winnego. To właśnie przed tym gniewem ocalił nas Jezus Chrystus, bo wydał swoje ciało zamiast naszego. Ja podziękuję Bogu za to, co zrobił dla nas 2000 lat temu, a potem będziemy na świadectwo tego, że trwamy w Jezusie Chrystusie, że jesteśmy jedno dzięki Jego Duchowi i że głosimy światu Jego Ewangelię, aż przyjdzie, będziemy spożywać ten chleb. Módlmy się. Ojcze kochany, dziękujemy Ci
za to wszystkie dobro, wszelkie dobro, którym nas obdarzyłeś, za Twoją miłość, za jej dowód w postaci Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który przyszedł na ziemię, aby za nas umrzeć. Znał każdego z nas z imienia. Wiedział o naszych grzechach, wiedział o naszych obrzydliwościach. A mimo wszystko oddał życie za nas. Prosimy Cię, by pamięć o tym była dla nas codziennym motorem. Po pierwsze wdzięczności dla Ciebie, radości i zwracania się do Ciebie w modlitwie, ale też, żeby była dla nas napędem, motywacją do tego, by poświęcać siebie, swoje życie, swój czas, swoje pieniądze, swoją własność dla tego celu, jaki dałeś swojemu Kościołowi. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego kochanego Zbawiciela. Amen. Poczekajmy, aż ten chleb dotrze do wszystkich. Piotrze, możesz dać niektóre kromki tutaj? Wszystkim dla mnie jest tak.
ponieważ jeden jest chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Mieliśmy przywilej tego doświadczyć. Teraz mamy przywilej o tym zaświadczyć. Jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Chwała Bogu. Wino najlepiej symbolizuje krew Chrystusa przez kolor. Jest też dostępne. Bóg dał ludziom tak jak zboże, tak i winogrona. I to był podstawowy napój. Stąd ten znak też pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest codziennie z nami i codziennie Go potrzebujemy. Za chwilę będziemy pić z tego pucharu, z tego kielicha, głosząc śmierć Jezusa Chrystusa i pamiętając, że to jest nowe przymierze. To jest ten kielich oznacza nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Nie wolno nam wracać do starego przymierza. Nie wolno nam wracać do starego myślenia, że zasłużę sobie w jakiś sposób na łaskę, miłość czy przychylność Boga. Śmierć Chrystusa pokazała za grzeszników, pokazała, że już nic więcej. Nigdy nic nie możesz zrobić, żeby zasłużyć sobie na miłość Boga. Bo On cię kocha bezwarunkowo i oferuje ci zbawienie. Dał Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus stoi u drzwi twojego serca i kołacze. Jeśli to odrzucisz, sam poniesiesz karę za swoje grzechy, straszną karę. Dla chrześcijan jest to znak wiecznej łaski Boga. Symbolizuje to nowe przymierze. Podziękuję Bogu za Jego wielką łaskę. A potem śpiewając cudowną Bożą łaskę, będziemy podawać sobie ten kielich i z niego pić. Ojcze kochany, nigdy do końca nie pojmiemy wielkości Twojej łaski, wielkości Twojego przebaczenia, jakie nam zaoferowałeś w tym, że Jezus Chrystus poniósł całkowicie za nas, tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, całą karę, otworzył drogę, że teraz możemy należeć już do ludu nowego przymierza. Należymy do Ciebie na zawsze. Nie musimy już bać się Ciebie, nie musimy pracować, żebyś nas przyjął, bo Ty pokazałeś, jak wspaniałym tatusiem jesteśmy. Twoja miłość usunęła bojaźń. Już nie boimy się śmierci. Już wiemy, że naszą śmierć wziął na siebie Jezus Chrystus. Chwała Ci, Panie.
ludu Nowego Przymierza. Nie jest to nasza zasługa, ale Boga, który za nas umarł, przelał swoją krew. Niech będzie Mu chwała. Amen. Wielu z Was nie mogło być z nami. Mam nadzieję, że kiedyś Bóg da nam, jeszcze tu na ziemi, zanim rozpocznie się ta wielka, wszechświatowa impreza zwana Weselem Baranka i Jego Kościoła. To się stanie kiedyś w przyszłości. Tam wszyscy, którzy są w Chrystusie, spotkają się na to wielkie wesele, na które już mamy zaproszenia. Tak śpiewamy w jednej z naszych piosenek. Być może i tu, jeszcze na ziemi, da nam Bóg razem z Tobą spotkać się i w ten sposób przypominać o tym, co dla nas zrobił, czekając, aż przyjdzie, czekając na Jego powrót. Jeśli jeszcze nie jesteś w żadnym kościele, albo wiesz, że jesteś w kościele szatana, albo możesz sam zacząć szukać ludzi, którzy kochają Jezusa Chrystusa, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, czyli w Jego prawdzie, w Jego celu dla Kościoła. Tam Jezus obiecuje, jestem pośród nich. Możesz założyć taki zaczynek, zalążek Kościoła, grupę biblijną. Zapraszamy Cię do kontaktu. Ale mamy już dość sporą sieć grup biblijnych w całej Polsce i za granicą. Zgłoś się do nas, jeśli tęsknisz za życiem w prawdziwym Kościele. Jeśli chcesz doświadczać tego, że są inni ludzie obok Ciebie, z którymi jesteś jedno duchem, przez krew Chrystusa, z którym jesteś prawdziwym bratem i prawdziwą siostrą. To jest doświadczenie nieporównywalne z niczym. Wielu z Was tutaj składało świadectwa, mówiąc, że czegoś takiego jeszcze nie przeżyło. Rodzina cielesna to jest nic w porównaniu z rodziną, jaką stworzył z nas Jezus Chrystus. Dla Ciebie też tego bym chciał, jeśli już znalazłeś zbawienie w Jezusie Chrystusie, żebyś znalazł teraz
Kościół, w którym będziesz mógł tego doświadczać. Jeśli masz z tym trudność, prosimy, zgłoś się do nas. Będziemy starali się Ci pomóc. Jezus swą rodzinę stworzył z wszystkich nas. Możemy to zaśpiewać na koniec. A ja już się z Wami pożegnam. Pełno mocy, wieś radości dał nam Pan. Pełno mocy, wieś radości dał nam Pan. Nic już nigdy jej nie zdoła zabrać nam. Serca nasze tworzył wieś. Sam Chrystus Pan. On nas uczy, jak w jedności mamy żyć. On nas uczy, jak w jedności mamy żyć. Kolor skóry, rysy twarzy nie dzielą nas. Żyć w jedności uczy nas. Sam Chrystus Pan. Jezus tą rodzinę stworzył wszystkich nas. Jezus tą rodzinę stworzył wszystkich nas. Jak miłować się na co dzień uczy nas. Tą rodzinę stworzył z nas. Sam Chrystus Pan. Radości.